Bibi, bibi, muszę ci coś pokazać. Bibi, ale ja nie mam teraz czasu, przepraszam. No jak nie masz czasu, to jest bardzo pilne. Muszę coś tobie pokazać i widzą. Ale ja naprawdę nie mam czasu. To niby będziesz robił, że nie masz czasu. Ja teraz idę na podróż. No to pójdę z tobą na podróż, ale bibi, chodź, muszę ci coś pilnie pokazać. Wiedziałeś, że już mamy tak dużo subskrypcji? O, nie wiedziałem, że aż tyle. Bardzo dużo subskrypcji zostawili na kanałach nasi widzowie. Dziękuję. My. Teraz to ja, Bibi, mogę już iść z tobą na twoją podróż. O ile chcesz iść ze mną. No, możemy iść razem, chodź. Bibi, spójrz, tam jest głowa katnapa. Widzę, ale głowa. Wydaje mi się, że to jest taki sam domek jak nasz. To jest od katnapa domek. Chodźmy zobaczyć, czy katnap śpi. Teraz po cichu musimy podejść, żeby katnap nas nie usłyszał. Dobra, to bądź cicho, bo jak nas usłyszy, to nas zje. Bibi, on tam śpi. Widzę, ale... On... On jest wielki. Co ty na to, żeby mu wejść do głowy i zrobić mu jakiegoś pranka w mózgu? To jest tragiczny pomysł, nie róbmy tego. No zróbmy, proszę. Wejdźmy tam i śmiejmy się z niego w jego głowie. No dobra, ale musimy to zrobić bardzo szybko. Dobra, Didi, a jak ty niby chcesz tam wejść? Podobno jak widzowie zostawią bardzo dużo łapeczek w górę, to my się pomniejszymy. Raz, dwa, trzy. Bibi, ale ty jesteś malutki. Ty też, ale. Katnap jest taki wielki. Bibi, jak my chcemy wejść na jego łóżko? Nie wiem, ty mi powiedz, to jest twój pomysł. W ekwipunku pojawiła mi się drabina, bloki do podsadzania i woda. Jak myślisz, co powinniśmy wybrać? Ja bym wybrał, Didi, na twoim miejscu bloki. No dobra, to wybieram bloki do podsadzenia się. Dobra robota, Bibi. Dzięki tobie dostaliśmy się na łóżko do Katnapa. I teraz możemy wejść do jego głowy przez jego uszy. Jesteś gotowy? Tak, jest. Dawaj, wchodzimy. Ale to będzie przygoda. Bibi, spójrz, jesteśmy w jego mózgu i teraz możemy oglądać jego wspomnienia. Wow, jestem ciekaw, jak on powstał. Pewnego razu w fabryce powstała zabawka. Czyli Katta był zabawką kiedyś? Na to wygląda. Katnap kiedyś był zabawką. Patrz, on był naprawdę w kartoniku, jak jakaś zabawka. A, jak go spotkam, to mu to powiem i się będę z niego śmiał. Ja też się będę z niego śmiał. Już nie jest taki straszny. Teraz jest napisane, że był przeznaczony dla dzieci. Czyli dzieci się miały nim bawić, takie jak my. Tak, ale to wiedziałem akurat. Ja też. Nie uwierzysz? Jakieś dziecko poszło do doktora z prośbą o ożywienie katnapa. Wow, ciekawe, ci się udało. No skoro katnap zje, to chyba się udało. O nie, zostaw suba, żeby odblokować kolejną historię. Ale my nie możemy zostawić subskrypcji, tylko wy możecie ją zostawić. Więc zostawcie subskrypcję, proszę. Ładnie was widzowie prosimy. Jej, dziękuję. Ściana znikła. Sprawdźmy, co będzie w kolejnej historii. Można połączyć się z katnapem mózgiem. Wiedziałeś o tym? Nie, akurat o tym nie wiedziałem. I oto tak powstał katnap, który połączył się z dzieckiem swoimi mózgami. Ale czad. Zgodziłby się na coś takiego? Bo ja chyba nigdy. Nie masz szans. Nigdy bym się na to nie zgodził. A kumarz, jakbyśmy my się połączyli mózgami? To by było śmieszne. Później katnap Porywał dzieci, żeby mieć więcej swoich przyjaciół, i pewnie tak powstał Buba, fan Birchak i reszta spółki. Tak na pewno musiało być. Idę po ciebie, dzieciaczku. Ej, ja się boję, uciekam. O nie! Bibi, co my robimy w mózgu od katnapa? Nie mam pojęcia, co tu będziemy robić. Musimy chyba wejść do każdego pomieszczenia i coś zrobić, bo nie mam pojęcia, co trzeba tutaj robić. Zacznijmy może od Twojego pokoju. Bibi, wydaje mi się, że musimy znaleźć. Coś w tej skrzynce, ale tam jest jedna świecąca. Faktycznie, pójdźmy ją otworzyć. I co, jest tam nie, coś, Bibi? Nie, o nie uważaj! To no była pułapka skrzynka. Dobrze, że uciekłeś, bo byś inaczej wybuchł. Może coś będzie w tej skrzynce albo w tej. W tych skrzynkach nic nie ma, ale zauważyłem jedną rzecz. Dlaczego te kamienie inaczej wyglądają? Ej, faktycznie one wyglądają inaczej. Ten jest bardziej świecący. To będą jakieś ukryte skrzynki. Wow! Znalazłem książkę za pierwszym razem, Bibi. Patrz jakiego miałem FARTA. Miałeś duże szczęście i co tam jest? Jest tutaj napisana jedynka, ale po co tu jest jedynka napisana? Co to ma znaczyć? Tu nie ma żadnej informacji, co z tą jedynką mamy zrobić. Bibi, spójrz, tam jest mózg od katnapa. Możemy wejść do jego mózgu teraz. Ja nie mogę, ja nie wiem czy ja chcę tam wchodzić. Chcemy tam wchodzić, uwierz mi. Dobra, otwieram drzwi. Jest potrzebny kod, Bibi. I chyba tego szukamy. W tych pomieszczeniach. No to chodźmy teraz do Twojego i odkryjmy ten kod. Dlaczego zawsze mnie spotyka ten okropny parkur? Przecież ja go nienawidzę. O, fajnie, ja na szczęście nie muszę go przechodzić. Leć, Didi! Nie musisz, bo to jest moje pomieszczenie i ja się z tym muszę męczyć. Ale którą mam wybrać ścieżkę, tą trudną czy tą łatwą? O, łatwą. No dobrze, to wybiorę tą łatwiejszą. Ale łatwy ten parkur, za pierwszym razem go przeszedłem, Bibi. Brawo! Udało ci się super! Ciekawe, co jest w tej skrzynce! Kolejna książka, Bibi. Teraz numerek 2 A więc mamy dwie książki. Jedną z numerkiem 1 i drugą z numerkiem 2 Ale brakuje nam jeszcze chyba jednej książki. Tak, więc musimy iść do katnapa. Dawaj ze mną! Wow, dlaczego on ma najlepsze pomieszczenie? Przecież to jest plac zabaw normalnie dla dzieci. To pomieszczenie jest super, jest tu tyle zabawek. Ale czekaj, pominęliśmy skrzynkę na początku. Zobaczmy co jest w tej książce. Tyle, ile znajdziesz tygrysów, taki będzie ostatni numer kodu. Słyszysz ty to, musimy znaleźć tutaj jakieś tygrysy. Ja już mam jednego tygrysa. Zobacz, jestem tu na górze. Wow, pokaż, już idę do ciebie poczekaj. Ej, rzuciłem na dół. Jak mi to zrzuciłeś na dół? Przecież już tu do góry do ciebie przyszedłem. Ale fajny tygrysek. To chyba jest ulubiona zabawka katnapa. Idę teraz po kolejną skrzynkę, jestem tak blisko. Dajesz bibi. Wow, Bibi, masz kolejnego tygryska z tamtej skrzynki. Jestem pod wrażeniem. Jak myślisz, jest tu jeszcze gdzieś jakiś tygrysek? Nie wiem, ale zobacz, jaka tu jest wielka dziura. Wow, prawie do niej wpadłem, bo jej nie zauważyłem. I tam jest skrzynka, Didi. No to kto skacze? Ja nie wiem, czy chcę skoczyć tam. Może zagramy w papier kamień nożyce? Nie będę w to grał, a czy my w ogóle musimy tam skakać, skoro tam jest skrzynka, więc musi tam być jeszcze jeden tygrysek, czyli trzy. Może tam będą dwa tygryski w skrzynce? Tego nie wiemy, Bibi. Zaryzykuję i skoczę tam, jak się boisz, cykorze. Ja nie skaczę. No dobra, uwaga, skaczę. Trafiłem, Bibi. Wow, dobra, a jak ty teraz wyjdziesz? Tego nie przemyślałem. Jest kolejny tygrysek w skrzynce. Łącznie trzy tygryski są Bibi, ale jak ja stąd teraz wydostanę się? Nie mam pomysłu. Pozbieram tutaj drabiny i ci je rzucę. Trzymaj, Didi. Dzięki za wszystkie drabiny. I teraz mogę się stąd wydostać. Dobrze, że ciebie mam. Bibi, Bibi, mamy już trzy. Widzowie, nie zdążyłem powiedzieć Bibiemu, bo coś przykło. I Bibi znikł. A chciałem mu powiedzieć, że mamy już cały kod do mózgu. Katnapa, wydaje mi się, że katna przyknął. I przez to zniknął Bibi. Wyleciał jego nosem. Musimy wpisać teraz kod. Jest to jeden, dwa, trzy. Bardzo prosty to był kod. Kod, kod. Ale tu jest echo, widzowie. I jaki mały mój. Mus rzek. I to jest gniby mózg od katnapa? Pewnie jest głupkiem, skoro ma taki mały mózg. Dobra, wskaczmy i sprawdźmy, co robi katnap teraz. O! Ale mnie gilgocze coś w głowie. Ej, nie trzęć tak tą głową, katnapie, bo zaraz spadnę z twojego mózgu. Halo, kto to mówi? Co się dzieje? Nie rozpoznajesz mnie, katnapie? To ja, Didi. Jak możesz mojego głosu nie znać? Co? Dlaczego ja słyszę twój głos? Gdzie jesteś? Chodź tu, zaraz cię znajdę. No jestem w twojej głowie. Wy z mojej głowy, w tej chwili Patrz jak trzepie, na pewno się tam teraz Ruszasz, wyjdź Katnapie, nie jestem w stanie wyjść, utknąłem W twoim mózgu, strasznie malutki Nieprawda, jest ogromny W tej chwili wychodź, inaczej pożałujesz Uwierz mi, nie chcę być na twoim miejscu Patrz, teraz mogę tą sterować Katnapie, podskakuje. Ej, co ty robisz, nie rób tak Mam nadzieję, katnapie, że potrafisz Pływać, bo zaraz skoczysz Do tej wody Co, nienawidzę wody, nie rób tego